Granica między Polską a Białorusią jest obecnie najniebezpieczniejszą granicą Unii Europejskiej. Od 2021 roku trwa tam niewypowiedziana wojna. Napięcia, konflikty, spory wybuchają tam co chwilę. W czasie, gdy oczy świata zwrócone są na Ukrainę, na północy Europy wciąż trwają próby destabilizacji ładu i bezpieczeństwa. Spotykają się one z ostrą reakcją Warszawy, z czego można wysnuć wniosek, iż zakończył się czas pobłażania Łukaszence, a Polska podjęła rękawicę, twardo domagając się respektowania swoich praw na Białorusi. Oczywiście trwająca wojna hybrydowa wpisuje się w szerszy kontekst wojny na Ukrainie i jest jego nieodzownym elementem. Płynie stąd wniosek, iż cała wschodnia granica Rzeczypospolitej, od Bieszczad aż po wybrzeże Bałtyku, jest bez dwóch zdań płonącą granicą. Unia Europejska nigdy w swojej historii nie stała przed takim wyzwaniem. Nawet wojna w Bośni i Hercegowinie, niczego nie ujmując tragedii ludności cywilnej w swojej skali, nie może się równać temu, co dzieje się dziś. Polska wobec wyzwań, jakie podejmuje, wobec ilości wojsk stacjonujących na wschodnich granicach kraju, ostatni raz stała 100 lat temu, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Weszliśmy w 2023 rok już w zupełnie nowym świecie, chyba kompletnie nie do wyobrażenia na początku 2022. Krwawa i zacięta wojna na Ukrainie, setki tysięcy ton sprzętu wojskowego transportowane przez południową granicę kraju, na północy hybrydowa wojna z Białorusią, wzdłuż Okręgu Królewieckiego podobnie. Ponad 1000 km granicy ogarnięte różnego rodzaju wojnami, do tego polityka sankcyjna Unii Europejskiej. I tu zaczęła się eskalacja. Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi w wymiarze wojskowym stanowi konsekwencję przekazania armii białoruskiej w grudniu 2022 roku systemów Iskander. Taktyczne głowice jądrowe są przypisane do każdej jednostki rakietowej rosyjskich wojsk lądowych i składowane w rejonie ich dyslokacji. Na przykład w obwodzie królewieckim dla Iskanderów ze 152 Brygady Rakietowej. Białoruś otrzymała wyrzutnie identyczne z tymi, jakie wykorzystują siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, a ich przekazanie finalizuje faktyczne włączenie białoruskiej 465 Brygady Rakietowej do struktur armii rosyjskiej na zachodnim z perspektywy Moskwy w kierunku strategicznym. Formalnie jednostka pozostaje częścią wojsk lądowych Republiki Białorusi, jednakże wyłącznie jako operator systemów, o których wykorzystaniu będzie decydowało dowództwo rosyjskie na zachodnim kierunku strategicznym. Dotyczy to każdego użycia Iskanderów, a nie jedynie w przypadku uzbrojenia ich w taktyczne głowice jądrowe. Jeśli chodzi o nasze negocjacje z Aleksandrem Łukaszenką, z Białorusią, to pretekstem było oświadczenie brytyjskiego ministra obrony, że zamierzają przekazać Ukrainie pociski ze zubożonym uranem. Jest to wciąż związane z technologiami atomowymi, to oczywiste. Jednak nawet poza kontekstem tych wydarzeń i tych wypowiedzi Aleksander Łukaszenka od dawana poruszał te kwestie rozmieszczenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Już pomogliśmy naszym białoruskim kolegom zmodyfikować ich samoloty, samoloty białoruskich sił powietrznych. 10 samolotów jest gotowych do użycia broni tego typu. Przekazaliśmy już Białorusi nasz znany, bardzo skuteczny kompleks Iskander. Poza używaniem systemów Iskander, siły zbrojne Białorusi posiadają lub będą posiadały inne potencjalne środki do przenoszenia taktycznych bomb jądrowych. W ostatnich latach od Rosji białoruskie lotnictwo wojskowe otrzymało wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30SM, z których dotychczas dostarczono 4 maszyny, a kontrakt przewiduje dostawę łącznie 12 samolotów. Te Su-30SM są w pełni zgodne ze standardem używanym przez siły powietrzno-kosmiczne Federacji Rosyjskiej, co oznacza, że mogą zostać dostosowane do przenoszenia taktycznych bomb jądrowych. Podobne możliwości będą miały również białoruskie samoloty szturmowe Su-25, jednakże ich modernizacja jest obecnie w toku. Resort Obrony Białorusi potwierdza, że przynajmniej 12 maszyn, co stanowi jedną eskadrę, zostanie poddanych tej modernizacji w celu dostosowania ich do ewentualnego przenoszenia taktycznych bomb jądrowych. Dużo emocji wywołała także dyslokacja pododdziałów grupy Wagnera na Białorusi. Szacunki co do ilości Wagnerowców są rozbieżne i podawane są obecnie liczby od 500 do 5000. Spowodowało to natychmiastową reakcję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w postaci dyslokowania zmechanizowanych jednostek Wojska Polskiego na granicę z Białorusią. I to wszystko w okresie, gdy eskalacja na granicy rośnie. Świadczą o tym twarde dane statystyczne.
O tym, że presja na polską granicę nie ustaje, ale wzrasta, świadczą tegoroczne dane. W ciągu 7 miesięcy nielegalni imigranci podjęli już blisko 18 tysięcy prób przedostania się do Polski, kiedy w całym ubiegłym roku było ich 15 700. Wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej to nie tylko fizyczne ataki na funkcjonariuszy Straży Granicznej ze strony białoruskiej i próbujący się przedostać przez granicę migranci, ale też ataki w cyberprzestrzeni. W 2021 roku, kiedy rozpoczęła się presja migracyjna na granicy z Białorusią, odnotowano 53 miliony maili z niebezpieczną zawartością przychodzących na adresy służbowe Straży Granicznej. Rok później, kiedy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaczęła się stabilizować, nieco mniej, bo około 44 miliony. Ale dla porównania, przed presją migracyjną liczba takich niebezpiecznych maili była o połowę mniejsza. W 2020 roku były to 23 miliony takich wiadomości. W czasie tych prób jest sporo. To jest nawet około 190 prób na dobę. Wczoraj takich prób było 87, to nieco mniej niż w dniach wcześniejszych, ale w tym roku, od początku tego roku, odnotowaliśmy już prawie 15 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W tamtym roku było tych prób 15 700, a w 2021 prawie 40 tysięcy. Widzimy wyraźnie, że w ostatnim czasie ta presja wzrosła, dlatego też mówimy, że weszliśmy w nowy etap jakby tej wojny hybrydowej, bo nie tylko wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale też obserwujemy od 2 miesięcy dużą agresję, jeżeli chodzi o te grupy cudzoziemców, które atakują polskie patrole, rzucają kamieniami. W tym roku zostało uszkodzonych 17 pojazdów służbowych, z czego 13 tylko w czerwcu, więc wyraźnie widać nasilenie tej presji w ostatnich tygodniach. Wracając do Wagnerowców. Uwaga opinii publicznej koncentruje się obecnie na Przesmyku Suwalskim, gdzie prowadzą ćwiczenia. Nie należy przesadnie koncentrować się na konkretnych miejscach na mapie. Wojska Prigożyna w przeciągu następnego półrocza będą pojawiały się w różnych punktach na granicy. Podzieleni na mniejsze pododdziały mogą pojawiać się w wielu punktach naraz, co zmusi nas również do rozciągnięcia kordonowego własnych sił wzdłuż całej granicy. Była to reakcja na decyzję Warszawy o eskalacji konfliktu. Opozycyjny białoruski Zjednoczony Gabinet Przejściowy poinformował w kwietniu 2023 roku, że został zarejestrowany jako osoba prawna w Polsce. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska będzie odpowiedzialna za całościowe kierowanie gabinetem. Utworzony przez Cichanouską tymczasowy organ wykonawczy opozycji ogłosił się białoruskim rządem na uchodźstwie. Członkiem tego rządu został pułkownik Aleksandr Azarau, były funkcjonariusz reżimu Łukaszenki, założyciel organizacji BYPOL, organizacji zrzeszającej członków białoruskich służb specjalnych, którzy po sfałszowanych wyborach 2020 roku nie uznali Łukaszenki. Na Białorusi, bo ludzie się sprzeciwiają i sprzeciwiać będą. Protesty zeszły do podziemia. Jest bardzo dużo ruchów opozycyjnych. Są nawet kolportowane gazetki podziemia. Dodatkowo ludzie organizują się w grupy. Ponadto bardzo dużo Białorusinów broni Ukrainy przed inwazją rosyjską, ponieważ rozumieją, że los Białorusi i Ukrainy są sobą połączone. Białorusini płacą za to ogromną cenę, bo 2020 roku ponad 60 tysięcy osób zostało aresztowanych. Obrońcy praw człowieka już przestali liczyć, ile jest więźniów politycznych. Wiemy o 1500 takich więźniów, ale prawdziwa liczba sięga 5 tysięcy. Reżim Putina i Łukaszenki starają się zniszczyć nasze domy, zniszczyć wszystko, co jest białoruskie. Starają się zrobić wszystko, aby Białoruś była prowincją Rosji, która jest kontrolowana przez Kreml, jej podległa. Ale nie tylko Białorusini są atakowani, ponieważ reżim szuka tak zwanych zdrajców wszędzie, również w ramach mniejszości etnicznych, jak na przykład w ramach polskiej społeczności, która kiedyś istniała. Według Azarau, organizacja, której szefował, czyli BYPOL, wraz z tajnymi służbami Ukrainy, brała udział w uszkodzeniu na lotnisku w Moczuliszczach rosyjskiego latającego radaru A-50. Późno wiosną 2021 roku Stowarzyszenie BYPOL stworzyło plan Zwycięstwo, zbierając chętnych do wystąpienia przeciwko reżimowi w określonym momencie i przygotowując instrukcje do działania. Uczestnicy planu przeprowadzali akcje dywersyjne przeciwko wojskom rosyjskim na Białorusi po wybuchu wojny na Ukrainie. 4 października 2022 roku liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. Przedstawiła im wtedy członków Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego białoruskiej opozycji.
Ci zapoznali polskie władze z założeniami planu Zwycięstwo, który ma doprowadzić do obalenia reżimu Aleksandra Łukaszenki. Szef MSWiA oświadczył wtedy, że Polska będzie dalej wspierać białoruskie siły demokratyczne. Celem Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białoruskiej Opozycji jest przejęcie władzy po upadku reżimu Łukaszenki, zachowanie niepodległości Białorusi i doprowadzenie do nowych, demokratycznych wyborów. Był to znaczny cios w reżim Łukaszenki, który musiał doprowadzić do kolejnej reakcji. Tym bardziej, że na terytorium Polski organizują się Białorusini przy przychylnej postawie rządu w Warszawie. O jej symbolice nawiązując do dawnych więzi z Rzeczypospolitą. Jak na przykład Pospolite Ruszenie Białoruskie, liczące obecnie 150 członków w 8 chorągwiach – białostockiej, warszawskiej, poznańskiej, łódzkiej, gdańskiej, wrocławskiej oraz wileńskiej i kowieńskiej na Litwie. Nabór do organizacji jest otwarty. W planach jest utworzenie chorągwi krakowskiej. Działa także niewielki sztab, który zajmuje się kwestiami organizacyjnymi. Po rozwinięciu struktur ruch zakłada także pracę ideologiczną i kulturalną z diasporą białoruską w Polsce i na Litwie. Członkowie Pospolitego Ruszenia przeszli kilkudniowe szkolenie wojskowe w Polsce. Wiadomo, że członkami ruchu są weterani walczącego w Ukrainie pułku imienia Konstantego Kalinowskiego, czyli prawdziwi weterani wojny na Ukrainie z wysokim doświadczeniem wojskowym. Sprzyjające warunki do zniszczenia dyktatury szybko się zbliżają. Jest to początkiem końca wielkiej tyranii. Zwracam się do wszystkich białoruskich wojskowych. Nie bierzcie udziału w wewnętrznym rosyjskim konflikcie. Ta wojna domowa nas nie dotyczy. Dla Białorusinów ważne jest co innego. Zbliża się czas, gdy staniecie przed wyborem. Wykonać zbrodniczy rozkaz, czy dochować wierności przysięgi, którą złożyliście narodowi białoruskiemu. Na terenie Białorusi mamy wielkie rezerwy, do których należą czynni żołnierze, wojskowi w stanie spoczynku oraz zwykli obywatele, którzy są gotowi do działania w celu wyzwolenia Białorusi od dyktatury i okupacji. Nam będą potrzebni ludzie do zdecydowanych działań. Szykujcie się do przystąpienia do oddziałów samoobrony. Każde miasto, każda dzielnica, każda ulica. Bądźcie przygotowani na zapewnienie kontroli swojego terytorium i zapewnienia porządku. Żołnierze, rezerwiści, Białorusini, czekajcie na sygnał. Czas wolności nadchodzi. Już od początku roku konflikt polsko-białoruski gwałtownie eskalował. Związane to było z tym, że sąd w Grodnie ogłosił wyrok w sprawie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. W politycznym procesie zarzucano mu wzniecanie nienawiści i działalność terrorystyczną. Opozycjonista spędził w areszcie 500 dni, skazano go na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Andrzej Poczobut nie był zwykłym więźniem. W oczach Łukaszenki był przedmiotem targu z polskimi władzami. Warszawa zareagowała zdecydowanie i w odpowiedzi w dniu 10 lutego MSWiA zamknęło przejście graniczne w Bobrownikach. W dniu 24 lutego Polska zaczęła montować dodatkowe zabezpieczenia, w tym zapory przeciwczołgowe na granicy z Polską i Białorusią. Należy zaznaczyć, że w ubiegłym roku ze względu na kryzys na granicy zamknięto i do dnia dzisiejszego nie odblokowano przejścia w Kuźnicy. W Bobrownikach rosły kolejki. Granica polsko-białoruska zaczynała się zamykać. W tym czasie przez granicę polsko-ukraińską przesyłane było miliony ton pomocy humanitarnej dla Ukrainy, ale nie tylko. Koleją przerzucano na front kolejne miliony ton amunicji, tysiące wozów bojowych, piechoty, setki czołgów i najróżniejszego sprzętu. Codziennie wzmacniano potencjał bojowy nieoficjalnego sojusznika NATO. Powodowało to kolejne zagrożenia, którym starano się przeciwdziałać. Znacznie zwiększyło się nasycenie terytorium kraju przez służby agenturalne obcych wywiadów, oczywiście najwięcej rosyjskich i białoruskich. Grupy te nie tylko zajmowały się liczeniem sprzętu transportowanego za granicę, ale też przygotowywały się do działań sabotażowych i dywersyjnych. Kilka z tych grup udało się zneutralizować, ale nie wiadomo ile pozostało czynnych i zapewne wciąż powstają nowe. Grupy te działają nie tylko wzdłuż granicy wschodniej, ale też na całym wybrzeżu, koncentrując się na największych portach – Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych na linii wschód-zachód, obserwując mosty i główne skrzyżowania lub kluczowe punkty infrastruktury. Dlatego do zabezpieczenia punktów infrastruktury krytycznej skierowano brygady WOT i siły pododdziałów zwartych policji i innych służb. Cały czas trwa też koncentracja wojsk NATO na granicy. Obecnie jest tam dyslokowanych około 12 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych, głównie amerykańskich. Na całej wschodniej flance, nie licząc 200 tysięcy narodowych żołnierzy, stacjonuje jeszcze około 20 tysięcy żołnierzy ze wszystkich krajów NATO. Wypada podkreślić, że prawie połowa wszystkich sił aliantów w tym rejonie to siły polskie. Ale nie tylko na lądzie trwa konflikt. W powietrzu codziennie dochodzi do naruszeń przestrzeni powietrznej. Codziennie podrywane jest lotnictwo w celu przechwycenia rosyjskich myśliwców testujących naszą cierpliwość. Powietrzna wojna nerwów trwa nie tylko nad lądem, ale też nad Morzem Bałtyckim i Czarnym. Sam Bałtyk jest cały czas patrolowany przez okręty NATO.
W kwietniu ubiegłego roku Unia Europejska wprowadziła piąty pakiet sankcji skierowanych przeciwko Białorusi i Rosji. W skład tego pakietu wchodził zakaz wjazdu i tranzytu przez kraje Unii Europejskiej dla białoruskich i rosyjskich przewoźników, ale z pewnymi wyjątkami, takimi jak tranzyt do obwodu królewieckiego. Jednakże zakaz ten był źródłem pewnych niedoprecyzowań, szczególnie w odniesieniu do przewoźników i ciężarówek, gdyż nie określono jasno, czy zakaz dotyczył całych zestawów transportowych. W wyniku tego na drogach polskich i europejskich zaczęły się pojawiać dziwne połączenia. Ciężarówki z rejestracjami z różnych krajów, takich jak Polska, Litwa, Kazachstan, Turcja czy Serbia, ciągnęły naczepy z numerami białoruskimi i rosyjskimi. Polska zareagowała na to, poszerzając zakaz ruchu towarowego z Białorusi na całe zestawy pojazdów, łącznie z naczepami białoruskimi i rosyjskimi. To wprowadzone ograniczenie jest częścią odpowiedzi na rosnące napięcia w relacjach między Polską a Białorusią, będącą jednocześnie częścią sankcji wprowadzonych przez Polskę. W odpowiedzi Białoruś zabroniła polskim tirom wjazdu przez Litwę. Polska zareagowała ograniczeniem ruchu towarowego na kolejnym przejściu w Kukurykach-Kozłowiczach, co prowadziło do wzrostu konfliktu granicznego w handlu między Polską a Białorusią, a pośrednio między Polską a Rosją. Takie zaostrzenie nie jest na rękę wielu krajom, gdyż ogranicza handel między Europą i Azją. Jednak na mocy obowiązującego od 1 czerwca do odwołania rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ruch towarowy na granicy z Białorusią zostanie zawieszony dla ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep. Jakby tego było mało, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła, że Polska nie będzie już przekazywać Białorusi danych o swojej armii, co wynikało z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Tym samym Warszawa nie będzie już przysyłać do Mińska informacji o rozmieszczeniu na terytorium kraju czołgów, bojowych wozów opancerzonych i artylerii, wycofaniu ich z użytku, miejsca stałego składowania uzbrojenia oraz o faktach przemieszczania oddziałów czy ich rotacji. Wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji na froncie, ale nawet jeśli nic się nie zmieni, czeka nas kolejna zima, a zwłaszcza dla Ukrainy może być ona bardzo zimna. Może się okazać, iż trzeba będzie na Ukrainę przekierować znaczne pokłady energii. Może także dojść do zaostrzenia konfliktu na Morzu Czarnym odnośnie swobody żeglugi. Ciężko przewidywać, jakie jeszcze czekają nas zaskoczenia na granicy. Kilka rzeczy jest pewnych. Wciąż będzie trwał przerzut sprzętu NATO na Ukrainę. Będą podejmowane próby sabotowania tego łańcucha logistycznego. Będzie zwiększana presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Zapewne pojawi się podobna presja z Okręgu Królewieckiego.